sportowy, nie bez kozery. Wojska PGNiG Superligi zamieniłam na warszawski Torwar. To tutaj Artur Siódmiak organizuje największą lekcję WF-u. Ze mną 8 tysięcy dzieci i gwiazdy polskiego sportu. Zapraszam. Piłka ręczna jak najbardziej jest moim też ulubionym sportem, bo grywaliśmy często w Szwecji właśnie na hali, podawaliśmy piłkę, ale trochę były piłkę ręczną oczywiście, nie do końca przestrzegaliśmy ten kozioł, kroki, ale chodziło o to, żeby był kontakt cielesny, fizyczny i na małych przestrzeniach musieliśmy sobie radzić, tak samo grając w piłkę nożną, także piłka nożna i piłka ręczna, ale z zasadami hokejowymi. Czy wiosilarki na rozgrzewkę grają w piłkę ręczną? Oczywiście, że tak. Ja muszę powiedzieć, że właśnie teraz, kiedy nadchodzi zima i nasz okres przygotowawczy bardzo ciężki, często w ciągu tygodnia mamy taki trening ogólnorozwojowy. Na początku jest to multisport, tak jak tutaj, a później zespołowe gry. I muszę przyznać, że to jest bardzo fajna zabawa, odskocznia, rywalizacja, jak to u sportowców. No i czasami gramy trochę bez zasad, więc jest to naprawdę ostra gra. A wiecie, że tutaj się ciężko pracuje? Naprawdę? Czy ty kiedyś grałaś w piłkę ręczną? Tak. Jak ci idzie? No, w miarę dobrze uważam. Będziecie piłkarkami ręcznymi? Może, nie wiem. Okay. Być może, ja tam nie wiem. Czy jest w czym wybierać? Tutaj jest około 8 tysięcy dzieci. Zgadza się, niech tylko jakaś tam część, jakiś procent trafi na regularny trening piłki ręcznej. Ja myślę, że ten procent będzie spory, bo jak widzę zaangażowanie tych dzieci, zaciskanie zębów, gdzieś te emocje takie, które towarzyszą od najmłodszych lat, jestem przekonany, że spora część trafi na parkiety, na regularny trening piłki ręcznej. Jakbyś rzucił tą piłką do bramki, mogłoby się stać coś złego? Nie, myślę, że nie. Najszybciej mi się coś złego stało, bo ja już nie jestem aktywnym sportowcem, także jeśli chciałbym to zrobić tak szybko jak kiedyś, mógłbym się zepsuć, ale raczej w bramce nikomu nic by się nie stało. Zaczynałeś grać piłkę ręczną na lekcji WF? Tak, na lekcji WF-u i później w lokalnym klubie Nielba Wągrowiec. Mówi ci coś Chinki, tenisówki Chinki, czyli trampki bez żadnego amortyzacji, asfalt i zamiast kleju używaliśmy żywicy, którą ściągaliśmy z drzew. To były moje początki, później miałem takie czarne ręce, ale chciało się mieć klej, chciało się biegać, rzucać, skakać, nawet kosztem zdartych kolan. 8 tysięcy dzieci, znajdą się wśród nich adepci PGNiG Superligi? Mam nadzieję, że adepci PGNiG Superligi, innych sportów, może drugi lewy, może drugi jakiś lekkoatleta w pokroju Roberta Korzeniowskiego.